mikrofon jak nie zamógł. Witajcie, to mój 8 dzień mojego wyzwania. Dziś po raz 8 wchodzę do zimnej beczki z wodą. Zostało jeszcze 92 razy. Temperatura powietrza minus 2 stopnie, temperatura wody, termometr wskazał plus 2. Chociaż tutaj zamek był zamarznięty, miałem problemy, żeby otworzyć tą beczkę. Ale woda ma 2 stopnie, nawet nie ma tutaj mrozu, nie ma tutaj lodu na tym, więc jest ok. Dzisiaj chciałem Wam podsumować moje ostatnie 7 dni morsowania. Coś się zmieniło, jakie są moje odczucia i muszę Wam powiedzieć, że są takie dwie rzeczy, które się zmieniły i które są bardzo zauważalne. Nie sposób ich nie zauważyć. Jedną rzeczą to jest taki dość szybki przypływ energii i on się pojawił już praktycznie po pierwszym morsowaniu, zaraz po wyjściu z beczki i tak na dobrą sprawę ta energia z dnia na dzień jest coraz większa, coraz lepiej się czuję. Tu też, żeby nie było tak kolorowo, to Wam od razu powiem, ja pewnie z racji tego, że codziennie wchodzę do beczki, no to oprócz tego, że ogólnie ta energia się podniosła do góry, czuję się lepiej, bywały też spadki energii, takie krótkotrwałe, dość często po południu, no ale to było na pewno związane z tym, że no jednak morsowanie to jest duży wysiłek dla organizmu, ja to robię codziennie, więc w tych początkowych dniach tak to u mnie wyglądało. Teraz praktycznie tych spadków energii już nie mam, wczoraj nie miałem w ogóle, wczoraj cały dzień był super, mimo tego, że no był dość intensywny dla mnie, to wczoraj bardzo dobrze się czułem. Przedwczoraj chyba jeszcze taki malutki spadek energii miałem, ale generalnie energii z dnia na dzień jest coraz więcej. To jest jedna taka rzecz, której nie sposób nie zauważyć podczas morsowania. I drugą taką rzeczą, której też nie da się nie zauważyć, to jest poprawienie jakości snu. Ja staram się mniej więcej codziennie chodzić o tej samej godzinie spać i o tej samej godzinie się budzę. Więc przed morsowaniem tydzień czy dwa tygodnie temu też chodziłem o tej samej godzinie spać. Zazwyczaj jest to gdzieś koło 10, tak przynajmniej celuję. Natomiast teraz łatwiej zasypiam. Nie budzę się w nocy. No i budzę się rano wypoczęty. Mierzę sobie też sen, monitoruję sen zegarkiem. No jakby to, co zauważyłem, że nie mam tych przebudzeń podczas nocy, przez co sen jest dłuższy i też zwiększył mi się czas tego głębokiego snu. Zazwyczaj u mnie było tak, że gdzieś do godziny, godzina z hakiem, to był taki czas w ciągu nocy, kiedy miałem głęboki sen. Teraz zdarza się, że jest półtorej godziny, czasami dwie godziny, także to są dwie rzeczy, które absolutnie się zmieniły na plus podczas tego tygodnia morsowania. I jest jeszcze jedna rzecz, która jakby nie jest ani na plus, ani na minus, po prostu warto o tym wiedzieć. Ja o tym wcześniej wiedziałem, dlatego też jakby nie przejmowałem się tym, że mam takie objawy. Po morsowaniu często chodzimy do ubikacji oddawać mocz. Jest to normalne, jest to spowodowane tym, że nasze naczynia krwionośne się kurczą. Tej krwi w organach wewnętrznych jest więcej. Nerki mają więcej pracy, więc jakby automatycznie więcej potrzebujemy chodzić do ubikacji. Jest to zupełnie normalne. I tutaj jakby trzeba dbać o odpowiednie nawodnienie, bo wiadomo, często oddawanie moczu może skończyć się tym, że się odwodnimy. 4 minuty 16 sekund. Dzisiaj też trochę przeholowałem, także uciekam. To by było takie krótkie podsumowanie zeszłego tygodnia, jak to u mnie wygląda. Następne takie podsumowanie pewnie będzie za tydzień albo po 10 dniach. Zobaczymy, co się jeszcze u mnie zmieni z takich ewidentnych rzeczy, które po prostu widać gołym okiem. Wam dziękuję za uwagę i uciekam. Do zobaczenia jutro.
wracać, bo już te stopnie są oblodzone, więc robi się ślisko.